Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. No między poprzednią sesją nagraniową a tą minęło trochę czasu, jakieś 2 dni, ale starałem się nie grać aż tak dużo, tylko przeszedłem się po tamtej lokacji, w której już byliśmy, po rewirze katedralnym i troszeczkę po starym Yharnam. No gościa z miniganem jeszcze nie ruszałem, ale jednego huntera stamtąd już zresztą udało mi się zabić na nagraniu, więc aż tak źle tam nie będzie, jak już tam dotrzemy. No ale dobra, coś się tutaj zmieniło jednak, widzicie w moim ekwipunku latarnię? Może było kupić w tym oto sklepiku, tak po prostu, była na samym dole, za 2000, tętnień krwi. I kupiłem ją sobie, co ona robi? No, jak to latarnia, świeci. Tylko, że nie trzeba będzie teraz pochodni trzymać, żeby chociaż najbliższy teren dookoła postaci był delikatnie oświetlony. No, inaczej, pochodnia daje większe światło, zdecydowanie. Jak zresztą widzicie. No, ale przynajmniej teraz, idąc w totalnie ciemnym pomieszczeniu, nie będę się musiał martwić, że wpadnę w jakąś dziurę. Wow, moment. Ale... tych, kurde, tutaj nie było. Kup za wgląd. Mam 14 punktów wglądu, czy to wglądu. Więc można i to zrobić. Ale też jeszcze jeden przedmiot się pojawił, który podniosłem po prostu w jednej z lokacji. Wam pokażę, gdzie dokładnie. Monokular. Czyli po prostu rzecz do powiększania. Ej, kurde, nawet ładnie z bliska wyglądają. Moment, ile? 5 palców. Dobra, nie, to się jeszcze zgadza. A tamto, ne. Kurde, postawa obronna, ręce skrzyżowane. Cwaniak. Nie, dobra. Koniec tego monokularu, zobaczmy. Kup za wgląd, pozwala handlować z posłańcami korzystającymi z wglądu. Dobra, zdobądź przedmioty. Mamy ostry koktajl z krwi, mamy mały donośny dzwon. Zabij dzwon, aby pomóc tropicielom w innych światach. Ej, no to... to chcę mieć w swojej kolekcji, okej? Okay? Zazwyczaj, aby stać się wrogiem tropiciela w innym świecie. To też, kurde, chcę mieć. Okej. Okay. Co jeszcze mogę? O kurde. Jednak miałem rację. Odzienie olczulka. Tylko jakie to ma stacy? Czy lepsze od tego, co ja mam? No, czapeczka. Kurczę, abym mógł to porównać. Ile mi jeszcze wgląd zostało? 12 punktów. Cholera, no nie aż tak dużo znowu. No ale tutaj ile stracę? 3, 4, 5 i 6 ewentualnie. Kurde. Nie no, wiecie co, ja to muszę sprawdzić. Muszę to porównać z moimi rzeczami najpierw, zanim jakieś kroki podejmę. Jakiekolwiek. No 110, 110, 80, 110, 40, 110, 70. Ups, sorry. To był błąd. Po prostu nie chciałem tego zrobić, no ale... no, możecie mi to wybaczyć. Wczoraj dla was GTA Online nagrywałem. Żeby było śmieszniej. Cały dzień praktycznie, cały dzień. Nie, to już za dużo powiedziane, ale 4 czy 5 odcinków nagrałem dla was. Więc całkiem spoko. No ale nie no, kurczę, słabiej w sumie. No obronę fizyczną ma gorszą. Nie, wiecie co? W pierwszy strój po bossie nie będziemy się bawić za ten cenny, jak bardzo cenny wgląd. Może kiedy indziej, jak inny boss się pojawi, inne odzienie do kupienia. Póki co jestem zadowolony z tego, co mam. No dobra, no ale skoro tętnień tak mało, no to pozostaje tylko udać się do... no właśnie. Gdzie by tu się udać? Może do grobowca? No, tak zróbmy. Stamtąd wystartujemy. Okej, okay, centrum Yharnam. To jest tak naprawdę grobowiec Oedona. Nie, dobra, drzwi tutaj na górze oczywiście. Kurczę, czemu z takim zdrowiem kiepskim wystartowaliśmy? Myślałem, że to się zdąży zregenerować jeszcze. Ale w tym momencie też wysyłam jeden odcinek z GTA Online właśnie na mój kanał, uploaduję, więc kurczę, trzymajcie kciuki, żeby to nagranie było od strony technicznej dobre, bo mój komputer czasami nie uciąga po prostu takich rzeczy. Ale też z góry mówię, przyjechać ma dzisiaj do mnie kurier z bardzo ważną paczką, co prawda nie dla mnie, ale odebrać ją i tak muszę, więc w pewnym momencie będę musiał pewnie oderwać się od konsoli, a najgorsze jest to, że tutaj, kurde, nie ma pauzy nawet. Aha. No cóż, mam nadzieję, że zdążę szybko wyczyścić okolicznych przeciwników i będę mógł polecieć sobie spokojnie. Ale dobra, tutaj schodami na górę. No w sumie mogłem z rewiru katedralnego jednak wystartować, ale dobra. Ten krótki spacerek naprawdę tutaj nie przeszkadza. Dobra. Zagadajmy jeszcze z panią. Może ma coś nowego do powiedzenia? Alive and well, are ya? This here's a safe place. Stay as long as you like. But let
Next time you're out on a hunt, remember what I asked. If you find any sane survivors, kurczę, i tak jak mówiłem właśnie, mam jedną ocalałą osobę, ale nie chcę jej przesyłać tutaj, choć w sumie. No ile krzywdy może zrobić taka pani? Kurde, nie wiem. Dobra, kochani, dajcie mi chwileczkę, muszę jedną rzecz szybko zrobić, wybaczcie. Witam po krótkiej przerwie w Bloodborne. Krótka przerwa tylko dla was. Żółte mignięcie ekranu, a dla mnie pół godziny ponad. I wcale to nie był kurier nawet. Kurde. Ale dobra, spokojnie, tu mając na względzie to, że zaraz pewnie będę musiał sobie przerwać, wyeksplorujmy tą lokację. Rewir katedralny, no, szukając wszystkich tych rzeczy, między innymi tam, gdzie jest monokular, jest zupełnie nowa lokacja, pominąłem ją. Oczywiście moja spostrzegawczość dała o sobie znać. Tam na dole jest druga odnoga. Widzicie te schody? Tam, gdzie idzie ten koleś? No właśnie, tam nie poszedłem. Jeszcze. No ale to spokojnie, zaraz. Najpierw się uporamy z tym. No. A kolega? Ale daleko. No dobra, przeszukajmy trupa. No, dobrze się wyprostowałeś, koleś, bo tak z wypiętą dupą leżeć tutaj w tym świecie to pewnie nie jest dobry pomysł. O. Kurde, wiedziałem, że będzie pierwszy z tym machnięciem. Ale cóż, no muszę użyć fiolki, to je użyję. No kuli podnoszę od cholery, a mam ich teraz więcej nawet niż 20 moje. I tutaj to miejsce, o którym trzeba pamiętać. Że nie można tam stać zbyt długo. Bo się takie właśnie rzeczy dzieją. Cokolwiek to kurde jest, tak naprawdę, nie wiem jeszcze. No ale dobra, udajmy się na te schody. Bo tutaj chyba też jest przejście. Słyszycie to? Aha! No i ściupił dużo mleka, jak był mały. Urósł duży. Nie, to nie boss jeszcze, kochani. To nie boss, a zwykły przeciwnik. Z tym można zawalczyć. Dobra, można spróbować. Jak będę dostał takie buły, to raczej tutaj żywo z tego nie wyjdę. Dobra, może tak, może koktajlem go. Oj, ale mało zabrał. Dobra, nieważne jak on daleko ode mnie jest. Kiedy on próbuje machać, to znaczy, że na pewno jest w stanie we mnie trafić. Zyskałem trochę zdrowia, machając jak szalony. Jeszcze jedno machnięcie tylko, jedno machnięcie jest po nim. No albo pchnięcie też może być oczywiście. Dobra, i co zostawia taki zakapior? Fiolki z krwią, więc naprawdę kurczę szału nie ma, nie? Myślałem, że za rozmiarami idzie coś więcej, ale okej. Drzwi, o których zacząłem wspominać, a tak naprawdę chyba nie wspomniałem, są tutaj. Te, do których dostępu broni specjalny emblemat. Tylko specjalny emblemat otwiera bramę główną, a emblemat do kupienia był za 10 tysięcy w sklepiku w Śnie Tropiciela. Więc może to jest to, ale pewności nie mam, więc lecimy dalej. Tutaj w tą jeszcze niezbadaną na kanale odnogę. No, stary Jarnam to jeszcze nie jest. Ale barwami już podobnie. Tam co prawda płonące krzyże i tak dalej, a tutaj tylko zachód słońca, no ale i tak jest zacnie. Dobra, dwóch olbrzymów. I tutaj kruka jeszcze widzę, może zajmijmy się krukiem na początku. No i tak jak wspominałem w jednym z poprzednich materiałów, przeciwnicy są delikatnie trudniejsi teraz, kiedy już jesteśmy trochę dalej. O kurde, no widzicie, no jak będą działać w duecie, to ja tutaj raczej nic nie dam rady zdziałać, chyba że w ten sposób. Nie, dobra, co jak co? Zginąć tutaj nie chcę. Ciapnijmy sobie fiolkę. Aaaa, się nadziali w dwójkę. Dobra, double kill. Ej, co to było? I zniknęło? Może to były kruki? Ej, czemu on jeszcze nie skakał? To jak ten? Ja dalej nie mogę dojść do siebie po tym, jak one brzmią, te kruki. A może wrony? Ej, ja tam nie wiem. Wiem tylko tyle, że tutaj był monokular. Czy monookular? Tutaj, w tym miejscu, w tej oto dziurze. No tam można próbować skakać, ale jest to skok, który na pewno zakończy się śmiercią, więc ja nie próbuję. No inaczej, pokazałbym wam zjawy, ale musiałem wyłączyć tryb online, bo jest do pobrania aktualizacja na PlayStation 4, no i niestety, trochę dużo czasu by to zajęło, podejrzewam, choć w sumie... No nie, no nie może się pobierać w tle teraz, kiedy gram, no niestety nie. Inaczej, fajnie byłaby, mogła się pobierać, a zainstalować mógłbym ją później, na przykład po tym odcinku. Jeżeli uda mi się go nakręcić do końca bez przerw już oczywiście. Ale dobra, to jeszcze jedna wrona widzę. No i pięknie.
Nie, to może usiądźmy sobie na ławce teraz i popatrzmy na widoczki. Ale inaczej, no, strona graficzna gry jest dobra wtedy, kiedy możesz wybrać sobie randomowe ujęcie i będzie to dobra okładka dla płyty zespołu heavy metalowego. No sorry, spójrzcie, taka budowla... Kurde, tam z tyłu na przykład, nadaje się. Takie ujęcie... O, takie ujęcie na przykład, no to się nadaje już typowo na okładkę. Albo nawet, o, taki tutaj pomnik na pierwszym planie. I też jest dobrze, nie, na serio, podoba mi się, warstwa graficzna tej gry naprawdę bardzo mi się podoba. Jest ciężki, brudny klimat. No i wielki koleś z ciężką kulą na łańcuchu, ale... Jeśli zacznie się w ten sposób, to naprawdę będzie dobrze chyba. Oj, sorry, szklak! O, Houston, jeżeli teraz nie ucieknę, to mamy duży problem! No i zabił! To skurczypyk, no! To jeszcze nie był jego ostatni cios nawet. Co za menda, no! No podejrzewałem, że w centrum Yharnam zaczniemy. Zamiast w rewirze katedralnym, nie? Trzeba przechodząc obok latarni, nacisnąć ją, niech tam. Będzie miał miejsce nasz respawn po każdej śmierci. Poza tym teraz, kurczę, naprawdę już... Muszę się policzyć z tym olbrzymem, mnie zdenerwował. Jak można tak zabić po prostu? Było bardzo niekulturalne z jego strony. A brak kultury trzeba karać. Czy śmiercią? No nie, to jest zbyt surowa kara, ale... A że to jest gra, to jest w sumie chyba jedyna forma ukarania. Dobra, i teraz tak, dotknijmy jej. Kurde, czy to starczy? Szczerze? Wątpię. Wydaje mi się, że jak teraz zginiemy, to znowu wystartujemy z grobowca Aedona. Ej, kurczę, nie w tą stronę poleciałem. No ale tam też jest jakby co brama. Ale otwierana urządzeniem, pewnie z drugiej strony. Ale dobra, moment, to podejrzewam, że zagłębiając się w rewir katedralny, dostaniemy się prędzej czy później na drugą stronę właśnie. O, kto pierwszy? Jak zwykle ja. Nie, dobra, może nie jak zwykle. Bo gdybym zwykle był pierwszy, to nigdy bym, kurde, nie ginął. No, ale nie, naprawdę mocne jest to uderzenie. Chyba najmocniejsze w moim zestawie. To ten naładowany obrót z halabardą w rękach, kurde. No. Powiem wam, nie lubię z nimi walczyć. Takie ogromne gabaryty, plus... porównywalnie duże bronie. To nigdy nie jest dobre połączenie, bo to jest nie dość, że moc, to jeszcze zasięg. No, ale się zbliżysz, podejrzewam, tak? O cholera, dobra? No, ale też powolność pewna się wkrada. Wespół z takimi rozmiarami. O, odłamek krwawego kamienia. Szkoda, że nie bliźniaczy. No, bo takie mi są najbardziej potrzebne. Tą halabardę trzeba ulepszyć po prostu, jak najszybciej. No okej, zajmijmy się olbrzymami w pierwszej kolejności. Cholera, myślałem, że to zabije. Szkoda, że nie. Uuu, to było kiepskie, to było mega kiepskie, kurde, piechot. Jak tak będziesz grywał, to tutaj sukcesu niestety nie będzie chyba. Widzieliście, mało zdrowia mi zostało. No naprawdę, jedno potknięcie starczy. Żeby tutaj śmierć zagościła na ekranie. Dobra, kim wreszcie, no naprawdę. Ło, nie wiedziałem, że ma się taki odlot do tyłu. Dobra, kolejna przydatna informacja, no ale zbyt często z tego nie korzystają, bo to nie jest moje pierwsze spotkanie z nimi, a pierwszy raz widziałem, żeby coś takiego zrobili, więc no. Widocznie jest to ich as w rękawie, którego używają bardzo, bardzo rzadko. Dobra, no to rewanż. Świecą ci się tobie oczka, czy gdzieś tam leżą moje tętnienia? Zresztą nieważne. Świecą się, dobra. Może tak zacznijmy. No i zapraszam tym razem tutaj. Wąska ścieżka. Oj, no, bałem się, że to mnie sięgnie. Przeniknął przez tą kulę, ale co z tego? Ach, kurde. Nie! No, kurde, no wiedziałem. Ale szybko, ale większy dystans wytworzyć, no bo ta kula naprawdę ma spory zasięg. Ej, kurczę, ale skojarzenie teraz w głowie się pojawiło. W grach z serii King of Fighters SNK był taki, kurczę, przeciwnik, który właśnie walczył taką wielką kulą na łańcuchu.
Taki grubas, kurczę, jak on się nazywał? Nie pamiętam, ale może któryś z was pamięta. Prawda, nie podejrzewam, że któryś z was sobie przypomni. Albo grało w ogóle w taką grę. Jak King of Fighters, no ale... Może... Nie, dobra. Co, można iść tam na dół? Bo tutaj z drugiej strony, tam nic nie ma. Ani żadnych drzwi, które można otworzyć. Nawet nie ma takich, do których można zapukać po prostu. Więc może faktycznie lepiej tutaj. Jestem ciekaw, co tutaj jest, bo mgła jest naprawdę złowieszcza. Okej, nikt się nie obrazi, jak to rozpieprzę. Nie, chyba nie, ale zobaczcie, jak jest ciemno, a jakie jest oświetlenie, kiedy włączam sobie latarnię. Niewielkie, ale jednak coś jest. No nie zajmuje mi to miejsca w ręce, po prostu mogę sobie z tym chodzić teraz. Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze wydane 200, 2000 tętnień krwi. Dobra, skrzyneczka. Nie podejrzewa mimikry tutaj. Więc co tam znajdę? Gniewny, krwawy klejnot. Słabo, no takie coś to... O, i zamknięte drzwi. To jeszcze słabiej. Nie, ale takie klejnoty zostawiają tutaj, kurczę, wszyscy praktycznie przeciwnicy już dookoła. To nie jest żadna nowość. To nie jest żaden biały kruk. Ale dobra, to skoro nie tutaj... To chyba jednak faktycznie w starym Jarnam czeka nas dzisiaj jeszcze potyczka z gościem z miniganem. Kurczę, mam nadzieję, że uda mi się wejść tam na górę jakoś do niego. No najlepiej by było, aby w ogóle nie wiedział, że ja tam idę. Ej, moment, ale tu są jakieś drzwi jednak, a może? Nie, jednak nie. Ani zapukać, ani otworzyć, jak mówiłem wcześniej. No chyba, że to by się dało jakoś przeskoczyć ładnie. Nie, niestety nie. Nie, no dobra. Trzeba się cofnąć, nie pozostaje nic innego. No ale spójrzcie, jak to wygląda, przecież... To jest szaleństwo jakieś, jeszcze chmury się nawet ruszają. Ja... Nie, naprawdę. Ja bym był jakimś grafikofilem. Człowiek, który przykłada wielką wagę do grafiki w grach i to by była dla mnie najważniejsza cecha gier, to ale miałbym teraz wzwód chyba. Dobra, idźmy stąd, z tych okolic cmentarza. To była ta odnoga, prawda? Żeby dostać się do starego Jarnam. A poza tym jeszcze nie jest powiedziane, że tutaj czegoś nie pominąłem przypadkiem. No tych paru gości z psami, to oczywiste, ale może coś jeszcze. No, zacznijmy od pieska. Są najszybsze tutaj. A w drugiej kolejności wszyscy inni. Ale to zamiata. Ten atak pochodnią. Strasznie mnie denerwuje, bo bardzo szybko go wyprowadzają, a do tego jeszcze całkiem duże obrażenia zadaje. Ale w sumie pochodnia, no, pewnie boli, jak się dostanie rozpaloną pochodnią przez klatę. No moment, tutaj nie było żadnego przejścia z drugiej strony? Nie było, cholera. Łe! Gdzie my tędy dojdziemy, pamiętacie? A moment, już, nie, nawet ja pamiętam. Tam będzie Alfred i górna część katedry. Balkonik, powiedzmy. No nie, no ale ten strzał w potylicę, koleś. Serio, pobiegnę do ciebie. Nie chciałem tego robić. Nie mogłeś zostać przy życiu, no ale widzisz. Cwaniakowałeś i spotkała cię kara za to. A poza tym te trzy pociski mi się przydadzą. Kurczę, szczerze, przeszkadza mi to, że... powiadomienia o tym, co podnieśliśmy, znikają tak późno. No w Dark Souls, Dark Souls 2 i Demon Souls to było tak, że podnosisz, później momentalnie możesz wcisnąć jeszcze raz krzyżyk i to znikało. Nie blokując widoczności, a tutaj nie wiem, trzeba odczekać sekundkę czy dwie. Alfred, co tam? Ale ta halabarda w głowie zawsze, kurczę, mnie rozbawia. No dostawmy się dobrze. Nie, opuśćmy go. May the good blood guide your way. O, takie coś powiedzmy. Czy nie czujesz teraz się niekomfortowo, Alfredzie? Bo starczy, że zrobię krok w tył. I to ci powinno teraz, niestety, ale pozbawić głowy. Powinna nastąpić dekapitacja, ale nie nastąpiła. To tylko gra. Tekstury przed siebie przenikają, no trudno, trzeba z tym żyć. Ale okej, tutaj na dół. Przez sekretne przejście pod kryptą, ale jeszcze tego gościa zróbmy. Ej, wow. Całkiem dobre wycofanie się, koleś. Przeżyłeś sekundę dłużej. Nie, ale już 8000, a teraz moje levele już wchodzą chyba od 12. Zresztą zobaczmy na status. 46 poziom. O, więc pewnie od około 12000. Będę mógł myśleć w ogóle o jakimś upgrade'zie dla postaci. No ale też, kurczę,
Mam bardzo dużo odłamków krwawego kamienia. 26 aż. Więc można by było coś z tym zrobić, no ale nie chcę ulepszać mieczom młota. O kurde, dobra, o tym zapomniałem. Wilkołaczku? No właśnie. No, dobry moment na kontrę. Taką poważniejszą. To śmierci, aż to śmierci. No i właśnie do tego mam ich aż tak dużo, no bo byle głupi wilkołak zostawia. Nie, ale to dobrze, bo kiedyś jak trafię na nową, lepszą broń od mojej halabardy, to z chęcią ją od razu ulepszę. Maksymalnie. Dobra, ach, miało być na szafę. Byłoby bez tego delikatnego uszczerbku na zdrowiu. Teraz dobra. Nie chcę wracać do snu, ale to jest więcej niż pewne, że w spotkaniu z gościem z miniganem w Starym Jarnam ja zginę po prostu. Choć w sumie, może nie ma co być czarnowidzem. Chodźmy, eksplorujmy to. Tylko właśnie, moment, tutaj nie było jakiegoś jednego czy dwóch gości przynajmniej? Nie? Szkoda. Tylko pewnie na moście, no, dokładnie. Nie, i serio, składam się coraz bardziej ku tej myśli, że to są faktycznie dzieci. No albo karły. Albo bardzo niewysocy mężczyźni. Nie, bo brodziska mają konkretne, ale jednak po wzroście. No sugerowałbym się właśnie ich wysokością i to kurczę świadczy trochę o tym, że to mogły być dzieci przed transformacją jeszcze. No skoro dorośli zamieniają się w takie większe niż normalni ludzie, wilkołaki, no to dzieci, czyli tacy mniejsi ludzie zamieniają się w mniejsze wilkołaczki, właśnie no takie małe, jak ten. No jeszcze to, że boi się ognia. No dzieci się zazwyczaj boją wielu rzeczy. Czasami totalnie irracjonalnie. Więc może to jest to, może to jest to. Ale właśnie, moment, on zasłaniał twarz, mimo tego, że nie miałem pochodni, więc może chodzi o światło. Choć kurczę, aż tak ciemno tutaj nie jest, że on miał z tym problemy jakieś pewnie. No, ale kto ich tam wie? Dobra, koleś tam siedzi na wieży. O kurde! Dobra, byłeś bliżej niż sądziłem, że jesteś. No dobra, no, tutaj oczywiście ten cios jak najlepiej się sprawdzi. Jak najlepiej. Duża grupa przeciwników, którzy nie szarżują aż tak bardzo. Ale tej baby nie lubię. Bo to, co ona robi, to jest powolne zatrucie. Czyli po prostu trucizna. Delikatnie, powolutku, stopniowo, spada mi zdrowie. Ale to kiedy zostanę zatruty dopiero. Ten pasek na środku musi się zapełnić. A później dopiero zacznie schodzić moje zdrowie. Dobra, on już strzela? Posłyszałem, jak rozkręcał machinę. No dobra, nie ma co czekać na niego. Chodźmy tędy. Tutaj chyba jestem poza jego zasięgiem. No właśnie, ty tutaj byłaś. No różnią się rozmiarami zdecydowanie. I też czerwone ślepia w posiadaniu tej pani są, ale w posiadaniu tej mniejszych chyba nie. A może po prostu była tak niska, że nie widziałem. Ale okej, okay, tutaj mamy jedno przejście. Tutaj mogłem zeskoczyć tam z góry. Okej, okay, dobra. Więc to nie tędy droga. Ale tutaj jak najbardziej, tylko o właśnie, trzeba uważać na... Aha, na eksplozję. Już drugi raz się ja to nie dam nabrać, no nie, no co ty wyprawiasz? Nie wiedziałem, że tu mnie może trafić nawet. O, no to ładnie weszło, musicie przyznać. No ale dobra, gdzie tu się mogę schować ewentualnie? Z grubsza nigdzie. Ale ja chciałbym, żeby on już wysadził resztę. Zresztą moment, tu jest przejście. Dobra, szybko, szybko, żeby mnie nie zrzucił z tego mostu. O cholera. No to się może nie fajnie skończyć, kiedy się rzucą wszystkie na mnie. No jeszcze potraktował dziobem, no nie. No co jest ten kurde... Kawałek ziarna, żeby mnie dziobać. Okej, okay, dobra, tutaj ściany z każdej strony nas otaczają. Więc gościu z miniganem nie trafi tutaj na pewno. Ale to nie znaczy, że będzie tutaj bezpiecznie. Przeciwniku od cholery. Poza tym tutaj jeszcze baba wyskoczy z prawej strony. To wiem, bardzo dobrze. No ale takie dwie buły. Nawet przeciwnika takich rozmiarów potrafią przewrócić. A nawet tych wielkich dziadów wcześniej też. Nie, raz kurczę udało mi się wyprowadzić to właśnie ten... No nazwijmy to, podwójny obrót, czyli to. I kolej został wybity z równowagi i mogłem mu finishera zrobić. Co mnie też zaskoczyło. Ja dobra, bo on już tutaj będzie strzelał, tak? Aha, oczywiście. O cholera. Błąd jak cholera zrobiłem, że tutaj tak się wbiłem.
Dobra, ale udało się chyba szybko naprawić. Albo nie? Ilu was tutaj? Kurde, dobra, to ja mam na to specjalne uderzenie, horyzontalne. O, to się nieźle uchylił. Ale już nie przekrył. Dobra, no tak widzicie, biegły krwawy klej, no to ja mogę na takich małych knypkach nawet sobie pozbierać, a nie muszę do tego mieć takich wielkich skrzynek. Cholera, no, tutaj zamknięte. Już nawet nie trzeba było klikać, widziałem te kraty, już byłem przerażony. Moment, tutaj mogę się schować, ale kurczę, niedobrze. Tutaj jeszcze dwójka. Oj, pięknie, przez posążki wchodzą ciosy. Nie. Ruszaj się, piecho, ruszaj się. Jak najdalej od miejsca, gdzie on może strzelić. Ej, moment, a to on jest na tej wieży. Ej, to wypatrujmy jakieś drabinki może. Tylko kurczę, pamiętać tego Huntera na dole, tego, który właśnie tutaj w tych rewirach się czaił? No to nie był prosty przeciwnik. Więc podejrzewam, że on też nie jest, ale moment. Te drzwi nie otwiera się z tej strony, niestety. Czyli dobra, tu będzie jakiś skrót. Ale dajcie mi chwilę, jeszcze tutaj sprawdźmy tą odnogę, czy nic tu nie ma na pewno. No, ale to co tym on tam strzela? Powinien, przecież tutaj zginąłem w jednym z odcinków. Właśnie za sprawą jego poczynań. Ej, tam można było na dół zeskoczyć. I tego jestem pewien, dobra. Nie, to może nawet zejść. O kurde, dobra. Nie. Tego wykończyć jak najszybciej. Fiolka raz. Jeszcze mam ich tyle, że mogę sobie pozwolić na nawet takie używanie, które zakrawa marnotrawstwo. Dobra, bo tu jest jeszcze przedmiot, którego nie udało mi się podnieść wcześniej. Rosa chłodnej krwi. Czyli tętnienia do użycia później. Zawsze spoko. Gdzie są te wrony? Przecież tutaj były. Ale dobra, zejście tylko z jednej strony, czy z drugiej też tutaj? Oj, może najpierw faktycznie wronę. O, shit, nie. No tu jest, kurde, niby jakieś zejście. No i on przestanie strzelać. Co jest, nagle infinite ammo? O, to nie wygląda, kurczę, głupio, piechol, jakby ci się udało to zrobić. Tam jest jakieś gniazdo chyba. No kurde, no! No, już myślałem, że spadłem totalnie w przepaść. Nie, ale gdzie my jesteśmy teraz? Co to za miejsce? Ło kurde, dobra. Skrzynka. Duża sala. O, shit, niedobrze. Ło, ktoś już gdzieś rozwala wazy. Ej, dobra, widzę jedną. To jest pewnie widzicie lepiej, bo mi troszeczkę słońce bije w ekran. Zaraz będę musiał rolety poprawić. Ej, ile was, kurde! Jeszcze z góry idą! O, to trzeba zrobić szybko. Bo jak się więcej nazbiera, to może być problem. Okej. Okay. Wow, i jeszcze ci! Małe wilkołaczki! Dobra, niech się uzbierają tutaj koło mnie. 6 fiolek z krwią. No, super. Ej, czemu tylko pojedynczo to weszło? A czemu to w ogóle nie weszło? No, nie dać się złapać. Pierwsza zasada. No, niestety, niedźwiadek z nią to pewnie nie byłaby przyjemna sprawa. Wręcz jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, żeby to się skończyło zarażeniem, zatruciem czy czymś jeszcze gorszym. Jest, to jest tak ciemno dla mnie w tym momencie, że chyba autentycznie wyciągnę pochodnie sobie. No, zdecydowanie lepiej. Dobra, co w skrzyneczce? No, nie pułapka, to na pewno. No, gniewny, krwawy klejnot. No, ile jeszcze tego będę musiał podnosić, no? Nie, serio, ale co tutaj jest? No, moja noga jeszcze tutaj nigdy nie powstała. Jestem bardzo ciekawy. Moment, czy tutaj w sumie... Włócznia karabinowa. Dobra. Nie, pozwólcie, że momentalnie od razu to sprawdzę. To jest jako broń lewa, czy jako prawa? Jako broń w prawej ręce. No dobra, najsłabsze stacy, ale też 85. W obrażenia krwi, momentu to strzela? No dobra, włócznia. No klasyczny zestaw ciosów dla włóczni, okej.
Tutaj mocarne pchnięcie. A po transformacji? A to chyba jest coś jak karabin, tylko że z bagnetem. Moment. Przetestujmy na gościu. O, dobra. No mały damage. Porównając z moją halabardą, z moim toporem tropiciela, ale... O, dobra, to jest fajna szarża. Czerwony księżyc stoi nisko, a bestie władają ulicami. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko spalić wszystko na popiół. Nie no, trzeba było zatrudnić piechola trochę wcześniej. Może bym coś poradził, zanim się rozpanoszyły te wszystkie bestie tutaj. No, ktoś tu zginął na krześle. Osmalone odzienie tropiciela, osmalone rękawice tropiciela i osmalone spodnie. No, jeżeli to jest statystycznie, czy tak właściwie statystykami, lepsze od mojego sprzętu, no to zaoszczędziliśmy parę cennych duszyczek. Osmalone. No, lepiej broni od ognia i w sumie od wszystkiego innego, ale obrażenia jak krwi. Kurde. I pchnięcia. Dobra, a jak to wygląda? No, wam powiem. Chyba pozostaniemy przy tym. Ale sprawdźmy jeszcze resztę. Moment, osmalone mają więcej? W obronie? To kurde, momentalnie. Trzeba nadrobić tamto, co straciliśmy. A moment, a tutaj? 80 do ognia, od tajemnej o 10 mniej, ale reszta lepiej. No tylko od pioruna jeszcze troszeczkę mniej. Kurde. A weźmy. Dobra, jak teraz wygląda piechol? Wyjdźmy może tutaj na światełko. No piechol wygląda tak. Fajny kołnierzyk nawet. Troszeczkę taki, no, duży. O kurde, o no, koleś. Ale to było chamskie. Ale tu nie, no nie zabijaj mnie teraz, proszę cię. A tutaj jesteśmy. Wszystko jasne, okej. Okay. Spróbuję jeszcze raz się tam dostać. Przeskoczyć na drugą stronę. No. No kurde, i znowu tak śmiesznie spadł, no kurde. Ale... Właśnie, moment, skoro po murkach można tak po prostu chodzić, to może tam mi się uda przejść. Ej, o, ej, tu też się nieźle udało. Tylko kurde, nic tu nie ma. Ale czuję się, jakbym błąkał się teraz po naprawdę niezbadanych lokacjach. A kurde, niestety spadłem. Nie, ale dobra, wiecie co, kochani? Mamy nowy strój. Osmalony co prawda, ale wygląda nieźle. Wydaje mi się, że można w tym momencie skończyć ten odcinek. No i długa sesja nagraniowa przede mną, mimo bardzo możliwego przyjazdu kuriera, bo paczkę dostał już do doręczenia. No ale jeszcze trochę odcinków dla was nagram, więc spokojnie. Niedługo znowu zagości Bloodborne na kanale. Ale w tym miejscu żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!